Państwa bardzo serdecznie na koncercie absolwenckim Izabeli Dron. Serdecznie Was tutaj wszystkich witam na absolwenckim koncercie Izabeli Dron. Nazywam się Marian Mazur, jestem tu, by kierować dzisiejszym popołudniem. To znaczy, by prezentować wykonawców koncertu, a także by zapoznać Was z treścią utworów, które dzisiaj usłyszymy. Pozwólcie, że zaraz na początku wspomnę jednego człowieka, którego Iza pragnęła wymienić z nazwiska, a mianowicie jej dziadka Ignacego Drąga. Pragnie poświęcić jego pamiątce dzisiejszy koncert. Więc zgromadziliśmy się tutaj, by posłuchać utworów Piotra Ilicza Czajkowskiego, Georgia Wica, Stanisława Moniuszki oraz Bacha. To wszystko przygotowali dla Państwa Izabela Drąg i jej goście Janusz Drąg, Filip Kasztura oraz Ludzka Szotkowska. Przez cały czas będzie na fortepianie akompaniować pani Erika Sochacka. Ale wróćmy na początek. Bywa tak, że co pokochamy w dzieciństwie, tego nie porzucimy, będąc już dorosłym. Wprost przeciwnie, czasami staje się to naszą pasją, sposobem na życie. I tak też się stało w wypadku Izy. Pierwsze śpiewy zaczęły się już w przedszkolu pod kierownictwem siostry Marii Judyty Jochimek, kiedy Iza miała 4 latka. Później była szkoła, tam śpiewa do dziś, potem szkoła muzyczna w Jabłonkowie, aż w końcu konserwatorium w Pradze. Warto powiedzieć, że w szkole muzycznej zaczęło się najpierw od skrzypiec w klasie pani nauczycielki Krystyny Brusek, a później w 6 klasie szkoły podstawowej dołączył też śpiew. Śpiew uczyła się w klasie pani nauczycielki Margit Kolaczkowej. Nic więc dziwnego, że po zdaniu matury w gimnazjum z polskim językiem nauczania w czeskim Cieszynie zdecydowała się kontynuować naukę śpiewu na poziomie wyższym, czyli w konserwatorium praskim. W tym roku kończy Iza studia i po obronie pracy dyplomowej rozpoczyna się kolejny etap jej życia, a mianowicie zespół pieśni i tańca imienia Stanisława Hadyny Śląsk. Życzę Państwu miłego popołudnia i zaczynamy z programem. Na początku usłyszymy piosenkę Nesera i Slabiciek od Milusia Schneidera Trnawskiego z cyklu pieśni Drobne kwiaty, Agnus Dei kompozytora romantycznego Georgia Wica, a w końcu arię Pauliny z opery Piotra Ilija Czajkowskiego Dama Pikowa. Pozwólcie, że opiszę sytuację, w której Paulina śpiewa swym przyjaciółkom o swojej młodości. Kiedyś była szczęśliwa i radosna. Teraz musi wyjść za mąż za swego przyjaciela, którego nie kocha. Prosimy Izę na scenę. Thank you.
Iza mówi, że najbardziej lubi arie dramatyczne. Te, które nie zawsze kończą się szczęśliwie i niosą w sobie grozę. Aria Sibla z opery Faust od Charlesa Gounoda to natomiast typowy przykład happy endu. Doktor Faust z rozpaczą prosi diabła Mefistofelesa o pomoc. Ten obiecuje mu miłość w zamian za jego duszę. Przyrzeka, że Faust jeszcze dziś zakocha się w pięknej Małgosi. Do akcji wkracza jednak student Sibyl, który opiekuje się Małgosią i jest w niej również zakochany. Jemu Mefistofeles przypowiada, że każdy kwiat, który Sibyl zerwie, zwiednie w jego ręce. Jednak w trzecim akcie opery sytuacja się zmienia. Student Sibyl z pomocą święconej wody przeciwstawia się diabłu. Zrywa kwiat, który nie wiednie i kładzie go na próg domu Małgosi. Po arii Sibla Iza zaśpiewa pieśń Mikulasie Schneidera Trnawskiego Kukuk z cyklu pieśni Zo serca. Prosimy na scenę. Thank you.
Teraz na scenę zapraszam skrzypka Janusza Drąga, który dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością. W jego wykonaniu usłyszymy menuet z partity Edur, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli baroku, a mianowicie Johanna Sebastiana Bacha. Prosimy na scenę.
Modlitwą Agnus Dei rozpoczynaliśmy nasz koncert. Modlitwą również będziemy go zakończać. Aria Felene z opery Nabucco od Giuseppa Verdiego jest jedyna w swoim rodzaju modlitwa księżniczki, która została skazana. Rozmawia z niebem i wie, że Bóg będzie dla niej miłosierny. Król Nabucco wydaje rozkaz, by zabito wszystkich Żydów, ale nie wie, że jego własna córka, Felena, sama przyjęła wiarę żydowską. I tak nieświadomie skazuje ją na śmierć. Kiedy Żydzi czekają na swą egzekucję, król, dowiadując się o Felenie, wycofuje swoją decyzję i uwalnia Żydów. Po arii Feleny wysłuchamy dwóch pieśni polskich. Są nimi Prząśniczka od Stanisława Moniuszki oraz Hejta w Dolinie autorstwa Stanisława Hadyny. Na zakończenie Iza przygotowała dwa duety. Pierwszy z nich zaśpiewa z Filipem Kaszturą, a drugi z nich z Ludzką Szotkowską, a to piosenkę Połupie autorstwa Nicol Kantorowe. Dziękuję za przybycie i życzę udanej zabawy. Whiskey and booze.
Thank you.
Siła Twojego.